to turniej wieńczący tegoroczny sezon, który był dosyć, można powiedzieć, bogatym na naszych kortach. Bardzo dużo się działo. Mieliśmy serię turniejów 10 dla dzieci i młodzieży, o puchar mój, czyli Lecha Dinkowskiego, oraz o puchar Prysa WTT i Safe Marka Siemaszko. W turnieju też startowało prawie 50-60 dzieciaków. Jest bardzo wielu zawodników, konkurencja jest bardzo duża, no i każdy chce wygrać. Dokładamy wszelkich starań, żeby tutaj szkolenie i zajęcia odbywały się na najwyższym poziomie. No na pewno nie są to łatwi zawodnicy. Tutaj każdy trenuje ostro, żeby być jak najlepszym i żeby wypaść jak najlepiej, i każdy chce wygrać, dlatego jest ciężko. Każdy mecz to jest wyzwanie. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na to, jak spędzić po południu czas albo wolny czas, to zapraszam na Wekerowskie Korty, bo na pewno tutaj można go spędzić milej przyjemnie.